jestem grekokatolikiem, obywatelem polskim. Jestem człowiekiem, który nie ma realnej ojczyzny. Jestem takim żywym reliktem po pierwszej Rzeczypospolitej i po drugiej Ukraińcem w Polsce. Moich przyszłych rodziców wysiedlili w 1947 roku pod Kaliningrad. Ja się tam urodziłem i jestem człowiekiem, który cały czas czekał, kiedy rodzice wrócą do swojego domu, do swojej ojczyzny. Kiedy pojechałem z rodzicami, już byli przekonani, że nie wrócą na swoje. Jak mi to pokazali, ten swój utracony raj, to było tak przykre, że to nie można o tym mówić. Moi rodzice, umierając już, mieli w oczach swoją ojczyznę, tę utraconą, rozebraną. Nieszczęście historii Ukrainy oraz historii Polski polega na tym, że znajdują się one na pograniczu. Jawią się jako wielka strefa pogranicza, strefa niestabilności geopolitycznej, dlatego że nie było tu wielkich mocarstw, które potrafiłyby utrzymać to terytorium pod swoją kontrolą, tak jak Imperium Rzymskie, które kontrolowało niemal całą Europę. Na wschodzie czegoś podobnego nie było. Jest to także niestabilność związana z tym, że tutaj, mówiąc bardzo umownie, przebiega granica między cywilizacją stepową a cywilizacją bardziej osiadłą. Ten wielki step jest jak highway, szeroka autostrada dla różnych ludów, które tędy wędrują. Przez to nie można utrzymać stabilności na tym terytorium. Te stepowe migracje odpowiadają za wielkie przemieszanie ludów i religii, a zarazem są ogromnym czynnikiem destabilizacji, bo do końca XVIII wieku nikt nie był w stanie ich kontrolować. Myślę, że ta historia kończy się dopiero teraz. Stepowe pogranicze na wschodzie Polski zamieszkiwali nasi sąsiedzi. Dziś nazywamy ich Ukraińcami, choć jeszcze do początków XX wieku w użyciu była nazwa Rusini. Byli najliczniejszą mniejszością narodową w historii Rzeczypospolitej. Oni sami wywodzili swe dzieje od Rusi Kijowskiej, która upadła pod naporem najazdu Mongołów. Później Ruś znalazła się w granicach państwa litewskiego, które zawarło Unię z Polską. Część ziem ruskich, czyli księstwo halicko-włodzimierskie, znalazło się pod panowaniem polskim w XIV wieku za rządów Kazimierza Wielkiego. Z kolei trzy województwa, kijowskie, czernichowskie i wrocławskie, weszły w skład korony polskiej po Unii Lubelskiej w 1564 roku. I pojawia się w tym momencie element to powstawanie kozaczyzny zaporowskiej, elementu luźnego, który bardzo często przez historyków Polski jest identyfikowany z elementem, który był na bakier z prawem, uciekał na Nisz, na właśnie Zaporoże, no i był poza kontrolą prawną Rzeczypospolitej. Do tego takiego jakiegoś wąskiego w sumie grona tych siczowców, prawda, oni tam mieszkali na tej siczy Zaporowskiej, dołączali no, różni zbiegowie, uciekinierzy, ci ludzie, którzy albo musieli uciekać, bo coś im tam groziło, albo też czuli w sobie jakąś taką tęsknotę za wolnością. Takim mitem założycielskim kozaczyzny, który po dzisiaj przetrwał, to jest ten mit wolnego kozaka na koniu, na stepie. Zdano sobie sprawę,
z dużych zdolności wojskowych, militarnych tej grupy. Już za Zygmunta Augusta obserwujemy pierwsze próby włączenia kozaczyzny w wysiłek militarny Rzeczypospolitej. A więc powstają pierwsze oddziałki rejestrowe, tak zwanych kozaków rejestrowych, opłacane z budżetu centralnego. Początkowo były to mizerne siły sięgające 300-500 mołojców, natomiast w późniejszym okresie wiemy, że nastąpił gwałtowny rozrost właśnie tej kozaczyzny zaporowskiej. Bardzo rano poranenniku, oj to zasna w baru szumiła, jak udawa starenika ja. Своїми синами говорила. Władze Rzeczypospolitej często sięgały po ten materiał żołnierski, bardzo tani, wykorzystując kozaków do różnych kampanii. Przecież na wszystkich trzech teatrach operacyjnych Rzeczypospolitej ze Szwecją, Moskwą i Turcją, także w Prusach i w Inflantach. Przykładem polsko-kozackiego braterstwa broni była zwycięska obrona Chocimia przed armią turecką w 1621 roku. Wojskami polskimi dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz, zaś na czele oddziałów kozackich stał hetman Piotr Konaszewicz Sachajdaczny. Mimo liczebnej przewagi wroga, twierdza chocimska została obroniona. Bitwa ta była wielokrotnie opiewana przez polskich artystów. Wacław Potocki poświęcił jej poemat, a Marcello Baciarelli namalował znany obraz. Płótno Baciarellego wskazuje na pewien bardzo ciekawy element tej współpracy. Mamy bowiem na tym płótnie przedstawiający podpisanie pokój chocimski pomiędzy Stanisławem Lubomirskim, już po śmierci Jana Karola Chodkiewicza, a stroną turecką, nie tylko osoby towarzyszące Lubomirskiemu. I tutaj oczywiście mamy na myśli przede wszystkim wodza Lecinów, którym był Aleksander Zapiecha, ale obok bohatera ukraińskiego, wodza kozackiego Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, który uosabiał tą ideę współpracy z Rzeczypospolitą. I ten element współpracy kozacko-litewsko-polskiej jest tu bardzo wyraźny. No wygraliśmy pod Chocimiem wojnę z Turkami. Rzeczypospolita wtedy wystawiła 60 tysięcy wojska i w połowie, 35 tysięcy to byli Kozacy. Także no to zwycięstwo było co najmniej wspólne, albo Kozaków zasługa była duża. Nie wykonano zobowiązań, zmniejszono rejestr, nawet nie opatrzono rannych. No i Kozacy mieli wrócić do pługa, czy skąd przyszli. No i wtedy zaczął się problem. Rejestr był ograniczony, a chętnych do służby było kilkakrotnie więcej. No i stąd co robić z tym nawisem, byśmy powiedzieli, demograficznym, który uważał się za rycerstwo kresowe, bo przelewa krew za Rzeczypospolitą, ale po zakończeniu tej kampanii no ludzie ci nie chcieli wychodzić na pańskie, nie chcieli podlegać starostom. A więc w jakiejś mierze no, był elementem, który właśnie był poza systemem prawnym Rzeczypospolitej. Nie wiedziano, co z tym elementem robić. A aż się prosiło wykorzystać właśnie kozaków zaporowskich jako ten element, który otrzyma nadziały ziemskie i jednocześnie będzie wtopiony w system obronny Rzeczypospolitej, a z czasem elita, a później pozostali kozacy, otrzymają papiery szlacheckie. I to było pewne rozwiązanie. Ale krótkowzroczność tak elit politycznych, jak i szlachty, w tym również części szlachty ruskiej, no, zaowocowała tym, że po prostu te drogi się rozeszły. No i zaczął się problem. Zaczęły się pierwsze powstania. Powstania od Kosińskiego zaczynając i Nalewajki, a więc jeszcze w latach 90. XVI wieku. Elitore, litose. W
roku 1648 na Ukrainie wybuchło powstanie Chmielnickiego, które wykopało rów nienawiści pomiędzy Polakami a Kozakami. W efekcie Kozacy pod wodzą Chmielnickiego podpisali w 1654 roku ugodę w Perejesławiu, oddając się pod opiekę Moskwy. Po śmierci Chmielnickiego jego następca, hetman Wychowski, zawarł w 1658 roku ugodę z Polską w Chadziaczu, ale nie weszła ona nigdy w życie. Kozacy pozostawali już w orbicie wpływów Rosji, która z czasem umocniła się na lewobrzeżnej Ukrainie. Gdyby Rzeczpospolita szybciej, błyskawicznie wygrała tę wojnę, żeby ona się tak, ta wojna nie wlekła, żeby ta kozaczyzna nie miałaby tutaj takich okresów euforii, które jej właśnie powodowały, że ona wierzyła, że można narzucić tutaj swoje własne warunki jakiegoś kompromisu. Gdyby te wojny zostały szybciej przeprowadzone i jednocześnie po stronie polskiej nie zwyciężył jakiś duch odwetu bezmyślnego, tylko takie myślenie w dłuższym planie, to wtedy szanse na kompromis były. To porozumienie było trochę takie jakby wymuszone z punktu widzenia Rzeczpospolitej, tej elity szlacheckiej na to patrząc. No i poza tym wkroczył ten jak gdyby jeszcze dodatkowy czynnik, którego Rzeczpospolita nie przewidziała. To znaczy, że ten problem sporów nad ziemiach polskich no, zaczął być wykorzystywany przez sąsiadów, zwłaszcza Rosję, no, która uznała w tym swoim takim zapędzie, żeby być mocarstwem, że to jest świetny sposób, żeby tutaj zacząć się jakoś posuwać na zachód. No wtedy powstał ten dylemat, który ciąży nad myślą ukraińską aż do XX wieku. Z kim się jakoś tam sprzymierzy? Kto jest tym głównym wrogiem? Do końca XIX wieku głównym wrogiem byli katolicy i Polacy. Wróg nie oznacza od razu oponenta, którego należy zabić nożem, rusznicą czy inną bronią. Chodzi mi o wroga w innym znaczeniu. Mianowicie zawsze istnieje następująca opozycja. Jeżeli chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, to musimy najpierw wiedzieć, kim nie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy my, to muszą być oni. I tymi onymi byli Polacy. Dlaczego? Ano z tej prostej przyczyny, że Ukraińcy są najbliżsi Polakom z powodu swej tradycji, kultury i wielu faktów z życia. Mówimy nawet, że w Galicji linia podziału międzyetnicznego przebiega przez małżeńskie łoże. Ponieważ ten związek między nami był bardzo silny, trzeba było stworzyć jak największy dystans między tymi najbliższymi sobie grupami. Największym wrogiem Rusina Chmielnickiego nie był Polak, lecz inny Rusin, książę Jeremi Wiśniowiecki. Wiele kresowych rodów książęcych polonizowało się i z czasem tworzyło elitę niepodległościową narodu polskiego. O ile elity ruskie się polonizowały, to przy tożsamości narodowej trwali głównie przedstawiciele chłopstwa. To chłopi byli przez wieki głównymi nosicielami ukraińskiej kultury narodowej. Ta sytuacja nie zmieniła się także po rozbiorach Polski, kiedy ludność rusińska została rozdzielona i znalazła się w dwóch państwach. Część wschodnia pod panowaniem rosyjskim, zachodnia zaś pod rządami austriackimi. W XIX wieku, podobnie jak w Polsce, w środowiskach ukraińskich doszło do przebudzenia narodowościowego i wówczas pojawiły się koncepcje, aby kiedyś powstała niepodległa Ukraina. Polacy lekceważyli w dużej mierze te aspiracje ukraińskie, stąd w 1918 roku, kiedy w listopadzie 1918 roku okazało się, że Ukraińcy są na tyle sprawni, aby w dość szybkim tempie stworzyć Zachodnioukraińską Republikę Ludową, to powstanie tego państwa ukraińskiego zaskoczyło Polaków. Wydarzenia tamtych lat splotły się w dziwny sposób w rodzinie ukraińskiego historyka Jarosława Daszkiewicza, którego rodzice byli przyjaciółmi marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jego ojciec, generał Roman Korybut-Daszkiewicz, był wysokim oficerem w armii atamana Petlury i walczył ramię w ramię z Polakami przeciwko bolszewikom. Natomiast matka, Ołena Stepaniwna, pierwsza kobieta oficer w oddziałach strzelców siczowych, walczyła przeciwko Polakom w wojnie polsko-ukraińskiej. Ojciec był wojskowym wtedy, w tych czasach, to jest podczas pierwszej wojny światowej. Był studentem wtedy w Lwowie i właśnie wtedy nastąpiło to spotkanie z Józefem Piłsudskim. Moja matka też była znajoma z Józefem Piłsudskim. On przyjeżdżał, bo był nawet dość długi czas w Lwowie i miał wykłady dla ukraińskich strzelców siczowych. No, taka jest fama nawet, że Piłsudski zakochał się w mojej matce. No. Pierwsza wojna światowa, która osłabiła główne mocarstwa europejskie, stanowiła dla wielu narodów okazję do odzyskania niepodległości. Polakom udało się tę szansę wykorzystać, Ukraińcom niestety nie. Po wojnie między obu narodami doszło zarówno do wzajemnych walk, jak i do wspólnych sojuszy. W latach 1918-1919 toczyła się wojna polsko-ukraińska o panowanie nad Galicją Wschodnią, która została przez Polaków wygrana. Z kolei w 1920 roku marszałek Piłsudski i ataman Petlura zawarli wspólny sojusz przeciwko bolszewikom i ruszyli razem na Kijów, żeby odeprzeć Sowietów na wschód i stworzyć niepodległe państwo ukraińskie. Strzelcy siczowi byli przy Petlurze. No i kiedy był ten pochód na wschód, niektórzy, nie wszyscy strzelcy siczowi byli właśnie też razem z wojskami polskimi. Było dużo romantyki w tym. Wówczas nie było możliwe powstanie państwa ukraińskiego. Tutaj przyczyn było bardzo wiele, natomiast jedną z nich było niewątpliwie wyniszczenie tego terenu Ukrainy przez ciągłą wojnę. Petlura nie mógł po prostu sformować w tak krótkim czasie, w jakim mu było dane, silnych jednostek, które mogłyby same przejąć front walki z bolszewikami. Z kolei wojska polskie nie były w stanie utrzymać się na Ukrainie. Polska uratowała Europę przed nawałą bolszewicką, no ale z tego nic nie wyszło, ponieważ nie Piłsudski decydował o tym, co będzie następnie, a jego konkurenci, którzy w pokoju w Rydze ustanowili taki porządek, że w gruncie rzeczy ani dobry dla Ukraińców, ani dla Polaków. Tam byli głównymi aktorami endecy, którzy tyle terytorium sobie zapewnili, że według ich mniemania będzie to można zasymilować. Nic więc dziwnego, że w środowiskach właśnie szczególnie inteligencji ukraińskiej bardzo silny był opór wobec państwa polskiego. Początkowo organizowano nawet bojkot i wyborów i nawet spisów ludności, żeby nie dawać władzom polskim argumentu do ręki, że ludność ukraińska właśnie uznaje państwowość polską. Polska ze swej strony uważała tę ziemię za tak blisko związane z naszą historią, naszą kulturą. Uważano i nie bezzasadnie przecież, że polski jak gdyby wkład w rozwój kulturalny tych ziem był na tyle istotny, że nie jesteśmy tutaj obcymi, jesteśmy jak gdyby jednymi przynajmniej z mieszkańców, jeśli nie współgospodarzami. Więc w tym takim jak gdyby najbardziej generalnym aspekcie
porozumienia być nie mogło. Natomiast była szansa na lepszą politykę i w tym sensie na kompromis w takim wymiarze bardziej przyziemnym tej codzienności. Polska znowu, szczególnie w latach 30. już po śmierci marszałka Piłsudskiego, miała katastrofalną politykę narodowościową, która się przejawiała i w gwałtownej asymilacji, w burzeniu cerkwi i obrządku prawosławnego na Chełmszczyźnie i też w forsowaniu ruchu osadników polskich przywożonych z Polski Centralnej i z Wielkopolski na Wołyń. To razem doprowadziło do tego, że istniał niesłychany potencjał agresji wzajemnej. Wybuch II wojny światowej oznaczał dla Polski utratę niepodległości. Dla Ukraińców był natomiast szansą, by zdobyć suwerenność. Różnice interesów najmocniej dały znać o sobie na Wołyniu, gdzie w 1943 roku doszło do masowych rzezi polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich nacjonalistów z ugrupowania banderowców. I to byli ludzie, którzy wychowywali się w II Rzeczpospolitej. W II Rzeczpospolitej kończyli szkoły z takim poczuciem, że to, co się nie udało naszym ojcom i dziadom, to musi się udać nam. I w pretensji wobec własnych ojców, że wam się nie udało, przez was my musimy teraz cierpieć. Powinniście postępować zdecydowanie bardziej radykalnie i bezwzględnie. Oczywiście angażowali się od samego początku w działalność terrorystyczną przeciwko państwu polskiemu. Od samego początku zorganizowali cały szereg różnego rodzaju zamachów. Najsłynniejszy z nich to były zamachy na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego czy posła na Sejm Tadeusza Hołówkę. W środowisku tych ludzi przyjmowano właśnie chętnie tę ideę skrajnego nacjonalizmu. Bardzo wyraźne było też zjawisko fascynacji faszyzmem. Banderowcy uznali, że właśnie w tym momencie, w czasie zawieruchy wojennej, najlepiej doprowadzić do wypędzenia ludności polskiej z tych terenów, ponieważ to stworzy dogodne warunki do przyszłych rozmów pokojowych. W ten sposób poprzez politykę faktów dokonanych można doprowadzić do absolutnej ukrainizacji tych terenów. Angiele nasz chranitele, pokaże nam puć blago. Тебе продав, скажи нам, Учитель. Zginęło do 100 tysięcy Polaków. Znakomita większość z nich zginęła na Wołyniu. Tam wiarygodne szacunki mówią o 40-60 tysiącach ofiar. Rozkazy spływają z samej góry, z samego dowództwa UPA i najwyższego kierownictwa AUN. Po II wojnie światowej zarówno Polacy, jak i Ukraińcy znaleźli się w sowieckiej strefie wpływów. Wojenne doświadczenia nastawiły wrogo do siebie oba narody. Dodatkowym czynnikiem niechęci stała się akcja Wisła, podczas której polskie władze komunistyczne dokonały przymusowych wysiedleń Ukraińców z południowo-wschodniej części kraju. W tamtych czasach jedynym miejscem, gdzie można było w sposób nieskrępowany myśleć o porozumieniu między Polakami a Ukraińcami, była emigracja. Ci ludzie myślący, jak Jerzy Giedroyć i to koło ukraińskich emigrantów, jak ja, myśmy sobie powiedzieli, nie. Koniec tej rzezi, trzeba znaleźć wyjście z tego, z tej matni, z tego zaczarowanego koła. I wtedy Jerzy Giedroyć powiedział, ja robię krok bardzo taki odważny, ogłaszam rezygnację z naszych pretensji do Lwowa, Grodna i Wilna.
za cenę zdobycia przyjaźni z Ukraińcami, Białorusinami i Litwinami. Nie mam wątpliwości, że wizja Giedroycia na szczęście zwyciężyła. Uważam, że polsko-ukraińskie pojednanie było jedną z największych geopolitycznych rewolucji w Europie. Mój punkt widzenia jest następujący. Tym samym, czym dla Europy Zachodniej było pojednanie francusko-niemieckie, tym dla Europy Wschodniej jest pojednanie polsko-ukraińskie. Z porozumienia francusko-niemieckiego wzięła początek Unia Europejska, a dzięki porozumieniu polsko-ukraińskiemu może się ona rozwijać jako projekt na przyszłość. Kiedy Lubomir Huza w 2001 roku, prawda, no powiedział, prosił o to przebaczenie, prawda, tak jak my jeżeli się każdego dnia modlimy, to w tym Ojcze Nasz to jest, że odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To była chyba dla mnie jedna z najgłębszych, dla mnie to było jedno z najgłębszych przeżyć właśnie tej modlitwy, bo to dotyczyło właśnie obu narodów, czy w ogóle narodu każdego.